Witajcie, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj zademonstrować, jak wygląda Nikon Z9 z gimbalem, tym mniejszym Ronin SC2. Ta starsza generacja sprzed 2 lat. Ogólnie gimbal daje radę. Jest nawet tutaj wyważony, że aparat jest w stanie robić dosyć spory zakres. Te silniki o dziwo dają radę. Jak zobaczycie, tutaj zmienimy mu tryb na trzymanie tego samego po poziomu, ustawię prosto i zobaczcie. Daje radę. To wszystko daje ładnie radę. Nie jest źle. W niektórych sytuacjach mają troszkę przyciężko, ale to nie ma takiej wielkiej tragedii. Nawet jak nie to. Damy go w ten sposób, zobaczcie. Naciśniemy tutaj odpowiednio, to on się ładnie ustawi. O! I w tej pozycji też ładnie daje radę. Tutaj można bardzo fajnie, nie ten profil, M2, o. On wtedy się skręca przy ruchu gimbala, on się wtedy bierze i skręca. Więc widzicie, o. Tutaj daje radę, muszę trochę wyżej trzymać, żebyście lepiej widzieli. Po złożeniu gimbala wracamy, naciskamy 2 razy, on się ładnie ustawia, wracamy do normalnej pozycji. Gimbal daje radę. Nie jest to może szczyt wygody pracy, bo czuć, że momentami te silniki mają ciężej, ale jak na taki mały gimbal, to naprawdę to wszystko daje radę. Nie ma tragedii tutaj. Także tu drzewo, zobaczcie, drzewo układam pomału z synami. Dzisiaj mam bardzo ładnie, znaczy jaki to jest profesjonalny statyw, jaki mam. Zobaczcie, na Nikonie ZF. Denko podłożone, także tak to bierze i wygląda. Zrobimy selfie. Więc na takie podstawowe nagrywania to spokojnie daje radę. A, tu kabel zahaczył. Bo mamy ten moduł do wysyłania po Wi-Fi. Jak go zdejmiemy, to będzie to bardziej operatywne, tylko trzeba od nowa wyważyć gimbala. I to ogólnie to daje radę wszystko. Więc żebyście się zastanawiali, czy Wam pociągnie Z8, to spokojnie, skoro daje radę z Z9. Taki gimbal do sprzedania ma Paweł Sek. Wpiszcie na Facebooku Paweł Sek i Wam wyskoczy Paweł. I on takiego gimbala ma do sprzedania za nieduże pieniądze, także on jest całkiem fajny, ma tej stopki. O. W komplecie tak to bierze i wygląda. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.